Bitwa nad Bzurą zapisała się w świadomości ludzi jako największa bitwa kampanii polskiej w 1939 roku. Bitwa, która rozegrała się między wojskami polskimi i niemieckimi na obszarze między Kutnem, Łęczycą, rejonami nad Bzurą, Sochaczewem, Skierniewicami, jak również objęła jeszcze inne pobliskie tereny. Ale dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o przygotowaniach i jaki był zamysł w ogóle naczelnego dowództwa na rozegranie tej bitwy. Porównamy też pewne wypowiedzi generała Kutrzeby, główno dowodzącego w bitwie nad wzórą ze strony polskiej, z relacjami generała Stachewicza, który był wtedy szefem sztabu naczelnego wodza. Będziemy chcieli powiedzieć, jaką rolę odegrał w tym wszystkim generał Rumel. Czy armia łódź mogła wziąć udział w tej bitwie i co się stało z rozkazami, które generał Stachiewicz przekazał do armii łódź, ponieważ okazuje się, że armia łódź mogła wziąć udział w bitwie nad Bzurą, ale rozkazy dziwnym trafem do niej nie dotarły. Na wstępie chciałbym również powiedzieć o możliwości wsparcia tego kanału, co przyczyni się do rozwoju i do zamieszczania coraz lepszych materiałów. Możliwość wsparcia istnieje poprzez portal Patronite, jak również portal ByCafe, gdzie można wspierać kanał jednorazowo i bez rejestracji. Linki są na dole w opisie filmu. Kanał można wspierać również przez YouTube, przycisk Wesprzej lub podziękuj na dole pod filmem. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. 8 września została nawiązana łączność telefoniczna między dowództwem Armii Poznań a sztabem naczelnego wodza w Warszawie. Generał Kutrzeba proponował uderzenie armią Poznań przez Ozorków na południowy wschód na wojska niemieckie, które znajdowały się wtedy w rejonie Łodzi, i dodał, że ewentualne pociągnięcie do tego uderzenia również i Armii Pomorze byłoby zupełnie realne. W tej sprawie porozumiał się z generałem Bortnowskim, dowódcą Armii Pomorze, który również uważał, że sytuacja jest w takim etapie, że trzeba taką akcję wykonać. Generał Kutrzeba uważał, że rozpoczęcie uderzenia na niemieckie armię będzie możliwe 11 września. Prosił wtedy o decyzję naczelnego wodza, gdyż musiał odpowiednie rozkazy wydać w dniu, w którym rozmowa została przeprowadzona, a więc 8 września, najpóźniej do wieczora. Warto zaznaczyć, że to o czym dzisiaj będziemy też mówili i te wydarzenia, które miały wtedy miejsce, pochodzą z relacji generała Stachewicza, który w wielu wypadkach pomagał sobie różnego rodzaju zachowanymi archiwami, depeszami, zapisami rozmów i podobnymi materiałami źródłowymi, a więc będziemy chcieli sprawdzić i porównać pewne różnice, które wynikały w relacji m.in. generała Kutrzeby, o których generał Stachewicz też. Mówił i pisał. Sprawa tego uderzenia Armii Poznań w kierunku na Łódź była już wcześniej, bo 6 września przedmiotem rozmowy telefonicznej prowadzonej między marszałkiem Ryzem Śmigłym a generałem Kutrzebą 6 września, i wtedy naczelny wódz wydał pewne takie zalecenia, instrukcje, w których ujmował zadanie generała Kutrzeby. Ta redacja tej rozmowy pochodzi od Majora Piątkowskiego, który był obecny przy naczelnym Wodzów w trakcie tej rozmowy. Ryt śmigły mówił tak wykonać odwrót w ogólnym kierunku na Warszawę. Kierunek odwrotu nie ma być traktowany sztywnie i nie musi w każdym wypadku iść po linii najkrótszej. Jest on zależny od tego, czy gdzieś w rejonie Ozorkowa zebrały się już poważniejsze siły nieprzyjaciela, które oskrzydlają generała Rumla od północy, czy też to oskrzydlenie jest jeszcze płytkie, wykonane niewielkimi siłami. Ocenę tego, czy zebrały się już większe siły nieprzyjaciela, czy są one jeszcze małe, marszałek pozostawił generałowi Kutrzebie. Jeżeli generał Kutrzeba stwierdzi większe siły, to ma je ominąć i walki unikać, względnie gdyby te i jemu już drugie zastępiły, to ma się przebijać na Warszawę. Jeżeli generał Kutrzeba przekona się, że są tam tylko mniejsze siły, to ma na nie uderzyć, by odciążyć generała Rumla. W tym wypadku uderzenia generała Kutrzeby zapewne zostanie skierowany gdzieś na Ozorków, czego naczelny wódz, nie znając warunków na miejscu, nie przesądza i zostawia do decyzji generała Kutrzeby. Co wynika więc z tej relacji? Wynika, że śmigły Rydz nie chciał angażować samej armii Poznań do akcji i uderzenia zaczepnego na większą skalę, Wychodził z założenia, że siły, które można użyć, były zbyt słabe, żeby mogły osiągnąć jakiś ważny rezultat operacyjny, który byłby dobry z punktu widzenia położenia wojsk polskich. Obawiał się natomiast, że takie siły, które działałyby w oderwaniu od Armii Pomorza, nie będzie skuteczne. Dwa dni później generał Kutrzeba meldował jednak, że połączenie armii Poznań i Pomorze do wspólnego działania mogło być osiągnięte w ciągu trzech dni. Położenie tych dwóch armii było dosyć dobre, ponieważ nie były mocno naciskane. W rejonie Płocka Modlina też nie było meldunków, żeby były jakieś większe siły niemieckie. Niejasna była wtedy sytuacja armii Łódź, ponieważ nie było z nią łączności. Było tylko wiadomo, że jest w odwrocie z rejonu Łodzi w kierunku wschodnim, ale nie wiadomo było w jakim stanie znajdują się wielkie jednostki tej armii i w jakich warunkach odbywa się ten odwrót. Generał Stachiewicz pisał, że były dwie możliwości uderzenia armii Poznań i armii Pomorze na armię niemieckie. Pierwsza sytuacja to była taka, kiedy uderzenie obu armii idzie na skrzydło wojsk nieprzyjacielskich między Łódź i Skierniewice. Przy pomyśle dla wojsk polskich stosunku sił w tym rejonie i możliwości zaskoczenia nieprzyjaciela mogło to doprowadzić do odrzucenia i bardzo mocnego osłabienia sił niemieckich, które wtedy podążały w kierunku na Warszawę i przejścia na Wiśle. I mogło to dać duży sukces operacyjny według Stachiewicza, powodując poważne odciążenie Warszawy i Wisły w tym rejonie, i mogło to się odbić korzystnie też na położeniu ogólnym w tej części frontu. Natomiast gdyby okazało się, że piechota, dywizje niemieckie zawróciły z rejonu Łodzi i skręciły na północ, to wtedy następuje ten drugi wariant bitwy, czyli spotkanie czołowe wojsk polskich i niemieckich. Natomiast wtedy przy istniejącym stosunku sił miałoby to związać poważne siły niemieckie i pozwoliłoby przynajmniej na czasowe odepchnięcie naciskających od południa armii niemieckich i utorowałoby przejście dla polskich armii, zrobienie takiej drogi na Warszawę dla polskich jednostek. W obu tych wypadkach Strachiewicz uważał, że uderzenie Armii Poznań i Pomorze bardzo poważnie związałoby siły niemieckie i odciążyłoby obronę Warszawy, jak również Wisły, mogło doprowadzić albo do poważnego osłabienia sił niemieckich i nawet zahamowania ofensywy w tej części frontu, jak również otworzyłoby drogę na Warszawę wojskom polskim. Stachiewicz też pisał o kierunku głównego natarcia w bitwie nad wzórą. On uważał, że główne uderzenie powinno było wyjść bardziej na wschód, niż faktycznie przeprowadził je generał Kutrzeba. Stachiewicz nie chciał tego omawiać z nim przez telefon, ponieważ bał się podsłuchów. Uważał, że kutrzeba sam przeprowadzi natarcie nie na osi ozorków stryków, ale bardziej na osi główno-skierniewice, i że ta bydlęca głowa, o której mówił w tym szyfrze, w tej rozmowie kutrzeba, posługując się na szybko wymyślonym szyfrem, oznaczał nie kierunek natarcia, tylko żargonowe określenie, poprzednio już przez kutrzebę używanego terminu do oznaczenia zwrotu zaczepnego w kierunku południowym. Szef sztabu uważał też, że pozostawienie armii Poznań i Pomorze w wąskim pasie w kierunku na Warszawę i próba przebijania się tych armii dalej w kierunku Warszawy może być nieskuteczna ze względu na duże zatorowanie dróg przez uchodźców, jak również przez to, że wtedy armia niemiecka wybrałaby możliwość uderzenia na armię polskie, a poza tym było tam bardzo mało obszaru do manewru, więc gdyby Niemcy dostali taką możliwość, na pewno by z niej Skorzystali. Dlatego jak najszybsze uderzenie na armię niemiecką, która szła na Warszawę i na Wisłę była koniecznością operacyjną. On pisał, że tak oceniał położenie i że uważał wydanie bitwy za najwłaściwsze rozwiązanie w istniejącej sytuacji. Stachiewicz jednak mówił, że to uderzenie, które miało być wtedy przeprowadzone, miało dać najlepsze efekty wtedy, kiedy będzie przeprowadzone jak największymi siłami. Gdyby nie było znacznych sił do przeprowadzenia takiego ataku, to tak naprawdę można było stracić kolejne dywizje, a żadnego rezultatu operacyjnego polskie wojsko by nie osiągnęło. Dlatego mówił i też przekazywał to stanowisko Utrzebie, że uderzenie Armią Poznań tylko i wyłącznie samą Armią Poznań jest niedobre, niecelowe i nie można go przeprowadzać tylko tymi siłami. I tutaj Stachiewicz podaje, że twierdzenie generała Kutrzeby w jego pracy Bitwa nad Bzuro, którym Kutrzeba twierdził, że, cytuję, generał Stachiewicz był początkowo zdanie, że armii pomorskiej przyciągać nie należy, że jest niezgodne z prawdą. Stachiewicz pisze, że wiedział o tym, że Rydz Śmigły nie chciał przeprowadzać uderzenia samą armią Poznań, a Stachiewicz był też zdania, że do bitwy muszą być podciągnięte obie armie, żeby jak najwięcej jednostek wzięło udział w tej bitwie, które będą w okolicy. 8 września, kiedy Kutrzeba połączył się ze sztabem naczelnego wodza, to Stachiewicz przekazał mu, że śmigłego rydza nie ma w Warszawie i nie może natychmiast mu przekazać jego decyzji. Ponieważ czas tutaj grał bardzo ważną rolę, więc Stachiewicz polecił Kutrzebie przygotowania wszelkich potrzebnych rozkazów dla przeprowadzenia uderzenia armiami Poznań i Pomorze w ogólnym kierunku między Łódź i Skierniewice. Powiedział też, że jeśli nie otrzyma do nocy innych zarządzeń od naczelnego wodza, to należy uznać tą decyzję za zatwierdzoną przez rydza śmigłego. I tutaj też dochodzimy do kolejnej ciekawej sprawy, a mianowicie kwestii dowodzenia obiema armiami. Generał Stachiewicz pisze, że wyraźnie mówił ku Trzebie, że to on ma dowództwo objąć nad armiami. Nawet napisał, tutaj zacytuję dosłownie, co pisał Stachiewicz, że stwierdzam z całą stanowczością, że w rozmowie tej powiedziałem wyraźnie generałowi Kutrzebie, że ma objąć dowództwo nad obiema armiami. Generał Kutrzeba w swych pamiętnikach zaprzecza temu, w rozmowie zaś, którą miał ze mną w Londynie w 1945 roku, wcale tego nie negował. Poza tym generał Kutrzeba nie pamiętał również o warunkowości decyzji, którą mu podałem z Warszawy. Stachiewicz jeszcze wspominał o wojskowych regulaminach i punkcie widzenia wojskowego w tej sprawie, że uważa to w ogóle za jakieś nieporozumienie i niepotrzebną dyskusję, że we wszystkich wojskowych regulaminach świata istniała zasada przyjęta, że jeśli dwa różne oddziały, niezależnie jakiej wielkości, znajdują się we wspólnej, powiązanej od siebie zależnej akcji, to starszy automatycznie obejmuje dowództwo nad całością, a w tym wypadku starszeństwo miał generał Kutrzeba. Później były jeszcze rozmowy przeprowadzone z generałem Bortnowskim, ponieważ wysłał jednak Stachiewicz do Bortnowskiego, też oficera, żeby poznał jego zdanie na ten temat, i generał Bortnowski przez tego oficera oświadczył, że może jeszcze dziś zupełnie spokojnie oddać dwie wielkie jednostki, które w ciągu trzech dni mogą znaleźć się w rejonach wyjściowych do natarcia. I że może być jeszcze jedna wielka jednostka podciągnięta do akcji na południe, jak również, że uważa, iż akcja w kierunku południowym powinna się w najkrótszym czasie rozpocząć, gdyż położenie do tej akcji już dojrzało. Prosił również o pozwolenie podciągnięcia do niej brygady kawalerii nowogródzkiej stojącej w rejonie Płocka. Stachiewicz uważał, że oparcia i osłony dla działania grupy armii generała Kutrzeby musiał stanowić rejon Warszawy i miał on być zgodnie z decyzją naczelnego woza broniony nie tylko od zachodu na przyczółku Warszawy i na Wiśle oraz od północy na Bugu, Narwi i Bugu, ale również od północnego wschodu i wschodu, w razie gdyby nieprzyjaciel przekroczył rzekę w rejonie Małkini. W ten sposób powstawał duży, stanowiący całość operacyjną ośrodek obronny, który musiał być dowodzony przez jednego dowódcę znajdującego się na miejscu. I w ten sposób powstała armia, którą zaczął dowodzić generał Rumel, Generałowi Rumlowi Stachiewicz podał i przekazał dyrektywy Naczelnego Wodza odnośnie obrony rejonu Warszawy, przekazał też wiadomości dotyczące sytuacji grupy armii generała Kutrzeby i jakie będzie jej działanie, jak również przekazał polecenie, że generał Rumel miał wspierać od strony Warszawy działania Kutrzeby, a następnie przykryć jej przejście na wschodnią stronę rzeki. Trzeba tutaj wspomnieć, że Stachiewicz nie znał wszystkich okoliczności, w jakich wtedy Rumel opuścił swoją armię, armię łódź, ponieważ Rumel, o czym jeszcze dzisiaj powiemy, miał kilka różnych wersji. Później o godzinie 15:30 Stachiewicz zawiadamia w rozmowie Juzowej dowódce armii Modlin o podporządkowaniu go Rumlowi. Przekazuje generałowi Przedrzymirskiemu, że oddziały dozorowania z armii Modlin obsadzające Płocki i Wyszogród przejdą z chwilą dojścia armii generała Bortnowskiego pod jego rozkazy. Brygada Kawalerii Nowogródzka, o ile Rydzimigły nie wyda żadnych rozkazów innych, to przejdzie też pod rozkazy generała Bortnowskiego. Po otrzymaniu decyzji od Rydza-Śmigłego potwierdził Stachiewicz generałowi Rumlowi jeszcze raz, że generał Anders przechodzi pod rozkazy generała Bortnowskiego. Również tutaj Stachiewicz podkreśla, że twierdzenie generała Kutrzeby, które zawarł na stronie 61. w swoich wspomnień Bitwa nad Bzurą, że naczelne dowództwo nie dało w dniu 8 września rozkazu dla przejścia brygady kawalerii nowogródzkiej do jego dyspozycji jest niezgodne z prawdą. Tak twierdzi generał Stachiewicz. A teraz wejdziemy w temat bardzo ciekawy dotyczący bitw nad bzurą i przygotowań, a mianowicie udziału w niej Armii Łódź. 8 września do Sztabu Naczelnego Wodza w Warszawie przybył pułkownik Wilczewski, który był szefem sztabu generała Tome, który dowodził grupą operacyjną w Armii Łódź, a który to później po ucieczce Rumla przejął dowodzenie nad całą armią. Pułkownik Wilczewski oświadczył, że przybył on z rozkazu generała Tome w celu nawiązania łączności z naczelnym dowództwem i otrzymania dalszych rozkazów. Pułkownik ten oświadczył, że w rejonie lasów na północny wschód od brzeźń znajduje się druga 28. i 30. dywizja piechoty oraz Wołyńska Brygada Kawalerii i że dowodzi generał Tome. Według pułkownika generał Tomé na dzień 9 września zarządził odpoczynek, natomiast z 9 na 10 września armia ta miała przenieść się do rejonu Skierniewic. Co ciekawe, meldował wtedy, że nacisku nieprzyjacielu nie ma, że dywizje są zmęczone, ale w całkiem niezłym stanie i że potrzebne jest uzupełnienie amunicji i zaopatrzenie wojska w chleb. Generał Stachiewicz otrzymując taką informację stwierdził, że gdyby Armia Łódź obsadziła rejon Skierniewic, to bardzo to mogłoby pomóc w działaniu Grupy Armii Kutrzeby, ponieważ Armia Łódź wiązałaby część sił nieprzyjaciela w tym rejonie, działając razem z Brygadą Kawalerii Nowogródzką, dawałoby oparcie i osłonę od wschodu i południowego wschodu, jak również ułatwiałoby to połączenie jej z Warszawą. Pułkownik Wilczewski stwierdził, że utrzymanie się obronne w lasach Skierniewickich było zadaniem do wykonania nawet dla osłabionej już Armii Łódź. Stachiewicz wydaje rozkaz, żeby pułkownik wrócił do generała Tome dał mu rozkaz dla dowódcy już wtedy Armii Łódź, żeby zajął pozycję obronne w lasach Skierniewickich i żeby dał oparcie i osłonę generałowi Kutrzebie. Generał Tome miał też nawiązać łączność z generałem Andersem, czyli dowództwem Brygady Kawalerii Nowogródzkiej, i z generałem Kutrzebą, ponieważ miał przejść pod rozkazy generała Kutrzeby z chwilą nawiązania łączności z tym dowódcą. Amunicja, ich zaopatrzenie w chleb, jedzenie miało być podciągnięte do tej armii łódzkiej. Stachiewicz te rozkazy podał i przekazał generałowi Rumlowi. Co ciekawe, dopiero znacznie później dowiedział się, że pułkownik Wilczewski rozkazu tego, którego on wydał odnośnie obsadzenia tych lasów skierniewickich nie doręczył generałowi Tomę i że armia łódź odeszła wtedy do Modlina i nie wzięła udziału w bitwie nad Bzurą. Stachiewicz pisał, że nie wiedział, co było powodem tego. Po wojnie dowiedział się, że po tej rozmowie, wtedy 8 września, pułkownik Wilczewski widział się z generałem Rumlem, a generał Rumel uważał ten zwrot zaczepny ku trzeby za lekkomyślny, a nawet graniczący z przestępstwem, jak się na ten temat wypowiedział. W swoim liście do Ryza Śmigłego, który był doręczony 9 września, prosił nawet o odwołanie tej akcji z powodu jej szkodliwości. Generał Rumel pisał w swojej książce, którą wydał po wojnie, że wysłał z Warszawy rozkaz do generała Tome przez pułkownika Wilczewskiego i w rozkazie tym, o którym mówił Rumel, ani nie ma żadnego słowa o bitwie nad bzurą kutrzeby, ani współdziałaniu z nim, czyli kutrzebą armii Łódź. Co więcej, oczywiście nie powiadomił Stachewicza, że je takie rozkazy Wilczewskiemu wydaje. Jedynym zadaniem, które dawał wtedy Rumel, o którym pisał generałowi Tome, poza rozpoznaniem we wszystkich kierunkach, jest przegrupowanie się na linię Łowicz-Skierniewice. Tam w tym rozkazie on nie pisał, co ta armia Łódź tam ma robić. Rumel też nic nie wspominał o rozkazie Stachiewicza, który dał wcześniej pułkownikowi Wilczewskiemu. Po wojnie pułkownik Wilczewski stwierdził, że przypuszczalny termin rozpoczęcia działań przez generała Kutrzebę Stachiewicz podawał na 14 września i że po zakończeniu operacji przewiduje wycofanie grupy generała Tome na prawy brzeg Wisły przez most w górze Kalwarii. Twierdził, że bez eskorty nie miał żadnych szans przedostać się z powrotem do generała Tome. Stachiewicz uważa, że znowu są pewne przekłamania. Jako termin natarcia, czyli rozpoczęcia bitw nad Bzurą podawał 11 września. O 14 w ogóle nie mówił, tak twierdzi Stachiewicz. Wilczewski w ogóle żadnych obiekcji nie wysuwał wtedy. Nie mówił też o wycofaniu generała Tome i jego armii przez górę Kalwarię. Poza tym miał Tomé podlegać Kutrzebie, więc to Kutrzeba by wtedy wydawał rozkaz i dowodził. Tak Stachiewicz tutaj rozumował. Jeśli chodzi o powrót pułkownika Wilczewskiego, to Stachiewicz twierdzi, że zapytał go, czy da sobie radę sam z drogą powrotną, czy też chce, żeby mu w tym pomóc, dając ewentualnie jakąś eskortę. Oświadczył mi wyraźnie, tak pisał Stachiewicz, że nie chce żadnej eskorty, gdyż łatwiej będzie mu się przedostać nocą samemu. I co do tego był bardzo stanowczy. Wygląda na to, że generał Rumel rościł sobie jakieś prawa do tego, że on dalej jest dowódcą Armii Łódź. Z tych relacji by tak wynikało. Natomiast ciekawe jest jeszcze to, że pułkownik Wilczewski pisał, że pamięta ten rozkaz Stachiewicza, że generał Stachiewicz zakomunikował mi, cytuję z jego relacji z pułkownika Wilczewskiego, że projektuje się działanie ofensywne armii generała Kutrzeby, w związku z tym armia generała Pome winna, jak się wyraził, zrobić w lasach skierniewickich jeża i bronić się choćby otoczona ze wszystkich stron, by wiązać część sił niemieckich. Stachiewicz też wspomina, że generał Rumel niechętnie odnosił się do jego decyzji zatrzymania armii generała Tome w Lasach Skierniewickich i podporządkowania jej kutrzebie. Stachiewiczowi mówił, że musiał opuścić armię Łódź, ponieważ po zbombardowaniu został odcięty od swoich wojsk, a innym opowiadał, że przyjechał do Warszawy dlatego, że to ryc Śmigły go ściągnął z pola bitwy, żeby mu powierzyć dowództwo Warszawy. Tak twierdził Rumel. Naczelny wódz miał dla niego zostawić jakiś list w Warszawie w tej sprawie, co oczywiście było nieprawdą. Rumel też chciał ściągnąć do Warszawy jak najszybciej armię Łódź, by się z nią połączyć. I chciał nawet wysyłać do generała Tomé depesze przez polskie radio, żeby jego grupa szła na górę Kalwarię. Ale Stachiewicz się o tym dowiedział przypadkowo i stanowczo się temu sprzeciwił. Jego decyzje dotyczące Armii Łódź były sprzeczne z zamiarami samego Stachewicza, ale również, przynajmniej w większym jakimś zamyśle, zamiarze w zamiarach naczelnego wodza. Natomiast Rumel niechętnie przyjmował rozkazy od Stachewicza. Wiedział, że jeszcze do tamtej pory były te decyzje podjęte bez rozkazu naczelnego wodza. Tutaj wyraźnie widać, jak wiele złego, jeśli chodzi o dowodzenie polskimi armiami, wyrządził wyjazd przedwczesny ryza śmigłego z Warszawy. Bo gdyby rydz śmigły był na miejscu, to przynajmniej mógłby szybko wydać konkretne rozkazy i na pewno przeciwko rozkazom ryza śmigłego nie byłoby takiej opozycji, jak przeciwko rozkazom Stachiewicza. Sam Stachiewicz pisał, że dla niego dalej ciągle jeszcze po wojnie była zagadka. Co się stało z tą armią, dlaczego oni odeszli, dlaczego te rozkazy nie dotarły. Czy w tym wszystkim brał udział Rumel i to on namieszał i wydał inne rozkazy? Z tego by tak wynikało. Natomiast jaka była rola pułkownika Wilczewskiego, który przybył po rozkazy do sztabu naczelnego wodza w Warszawie, też ciężko jest w stu procentach stwierdzić. Wynika przynajmniej z tych relacji Stachiewicza, że były tam jakieś zgrzyty między Rumlem, między nimi to dosyć duże i być może to zaważyło na tym, że Armia Łódź odeszła dalej albo że rozkazy nie dotarły. Gdyby rzeczywiście udało się Armii Łódź wtedy pozostać na miejscu tak jak planował to Stachiewicz, to być może inaczej potoczyła się by bitwa nad Bzurą. Wyraźnie też widać, że generał Rumel oprócz samego opuszczenia swojej armii, a niektórzy wręcz nazywają dezercją czy ucieczką, no to później również, przynajmniej gdy bierzemy tutaj relację Stachewicza za prawdziwą, dalej dużo mieszał i zamiast pomagać, to raczej w takiej sytuacji, kiedy trwała wojna i walka, dużo jeszcze złego narobił. A być może ambicjonalne kwestie wchodziły też w grę, że dowódca ze starszeństwem ma przyjmować rozkazy od niższego rangą, bo nie było na miejscu naczelnego wodza, o czym już wspomnieliśmy, co też dużo zamieszania wprowadzało. I być może nie podobało mu się to, co Stachiewicz zaplanował, jeśli chodzi o akcję generała Kutrzeby, jak również prawdopodobnie też tak Stachiewicz stwierdzał, że Rumel dalej się uważał za dowódcę armii Łódź. Późnym wieczorem 8 września nadeszła z brześcia, gdzie przebywał rozśmigły depesza zatwierdzająca ten atak ku trzebie. Kutrzebak prosił oficera i nie mógł Stachiewicz tego zrobić, więc depeszę radiową do Kutrzeby na szybko zredagowano przez ten szyfr, który być może już niektórzy słyszeli, ale głowili się nad nią wszyscy oficerowie sztabu, jak pisze Stachiewicz. Między innymi były określone tam lasy skierniewickie jako tam, gdzie pan ostatnio polował, albo armia Łódź była określona od Rumla jako pan z wąsikami, czy brygada kawalerii nowogródzkiej od generała Andersa jako wyścigna. Kierunek na Radom był określony jako obiad do Wierzbickiego, czyli znana restauracja w Radomiu. W swoich wspomnieniach generał Kutrzeba twierdzi, że tą depeszę zrozumiał, z wyjątkiem określenia tam, gdzie pan polował i otrzymał ją 11 września. Stachiewicz twierdzi, że ta depesza była redagowana z nocy z 8 na 9 września i została ona tej samej nocy nadana do dowództwa Armii Poznań, dla niego jest to niezrozumiałe, dlaczego dopiero 11 września, według twierdzenia generała Kutrzeby, on ją otrzymał. Sam Kutrzeba, na co wskazuje uwagę Stachiewicz, tutaj w tych swoich wspomnieniach pisał, że ten tak zagadkowo i dowcipnie zredagowany rozkaz naczelnego dowództwa z 9 września. To pisał na stronie 67 swojej pracy, natomiast na stronie 71 pisze, że ten rozkaz zawarty w tej depeszy był wyciągiem z wytycznych naczelnego wodza do koncentracji sił własnych na południu z 10 września, a że te wytyczne były wydane 11, a nie 10 września, o omawianym rozkazie ku trzeba twierdzić, że był zredagowany 9 września. Utrzymuje on, że dopiero 11 września tą depeszę otrzymał. Tutaj jeszcze Stachiewicz zwracał uwagę na jeszcze jedną dla niego niejasną sprawę, że Kutrzeba mówił, że domyślił się, że chodzi o Rumla w tej depeszy, więc o Armię Łódź, natomiast nie wiedział, gdzie ta armia się znajduje. A te wiadomości o Armii Łódź musiały mieć dla niego, czyli dla Kutrzeby, bardzo ważne, wręcz priorytetowe znaczenie. Stachiewicz nie mógł zrozumieć, dlaczego, skoro Kutrzeba mówił, że nie wie, gdzie znajduje się armię łódź, to drogą radiową nie zwrócił się z zapytaniem do naczelnego dowództwa, ponieważ od razu byłby otrzymał wyjaśnienie. Kutrzeba, nie żądając żadnych innych wyjaśnień dotyczących tej depeszy, to utrzymał w przekonaniu naczelne dowództwo, tak pisze Stachiewicz, że zrozumiał tą depeszę w całości. Wydaje się więc, że bitwa nad wzuro mogła wyglądać jednak inaczej niż wyglądała. Oczywiście tutaj znowu kwestia niezabezpieczenia wcześniej dobrej łączności z wojskiem, kwestia wyjazdu naczelnego wodza, kwestia tego kto ma tak naprawdę dowodzić, były wręcz kluczowe. Dzisiaj już nie dowiemy się w procentach, Kto tutaj miał rację, albo kto dobrze zapamiętał wydarzenia, które miały wtedy miejsce, bo być może po prostu po latach spisując swoje wspomnienia, chociażby czy Kutrzeba, czy Stachiewicz mógł już czegoś dobrze nie pamiętać. Natomiast wydaje się z tych wspomnień Stachiewicza, powołując się też na różnego rodzaju wspomnienia Kutrzeby, czy na rozmowy z różnymi oficerami, tepesze i źródła, wygląda na to, że jednak przebieg Bitwy nad Bzurą mógłby wyglądać inaczej i byłby bardziej korzystny jeszcze dla polskiego wojska, gdyby ta armia Łódź tam została. Stwierdzeń Stachiewicza wynika z nich, że Kutrzeba jednak miał konkretny rozkaz objęcia dowodzenia nad całą grupą armii i miał dowodzić, wydając rozkazy generałowi Bortnowskiemu. Czemu tak nie zrobił? Być może, tak jak twierdzili inni, w grę wchodziły jego osobiste cechy, koleżeństwo. Być może nie pozwalało mu twardą ręką dowodzić wtedy w tej bitwie. Zapraszam do komentowania tego materiału. Jak zwykle proszę o komentarze bez przekleństw. Bardzo dziękuję za subskrybowanie kanału, za wsparcie, zapraszam do lajkowania, do dalszego subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do udostępniania też tych materiałów. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.